Witam bardzo serdecznie. Ślimak lądowy, olbrzymi, akatina afrykański. Tu w przyspieszonym tempie pałaszował sobie liść cykorii. A tutaj będzie proces ważenia, ponieważ są to nowe osobniki u mnie. Hoduję je bardzo dokładnie tutaj na filmie pierwszy dzień. W związku z czym warto wiedzieć, jaką wagę mają wyjściową i jak uda mi się je podtuczyć, na jaką wagę urosną. A śluz ślimaka jest bardzo pożyteczny dla naszego organizmu. Podobno działa zbawienie na zmarszczki, niwelując ich wygląd, na blizny, goi je, pomaga w pozbyciu się roztępów, trądzika oraz działa na stawy. A na stawy dlatego, że w śluzie ślimaka jest elastyna, kolagen, kwas glikolowy i alantoina. Ogólnie rzecz biorąc, naturalne antybiotyki, które pomagają ślimakowi zachować higienę tej swojej śliskiej stópki. Pomagają również człowiekowi, jeżeli ten ślimak po nim podąża. Są bardzo fajne. Te muszą mieć ponad 6 miesięcy, ponieważ po prawej stronie szyi widać organy już dorosłości tych ślimaków. Tutaj właśnie, gdzie palcem pokazuję, można zauważyć. Akurat niezbyt chętnie pokazują się z tej strony, ale jest taki otworek, który się o tutaj powiększa i tam widać, że jest to obojna, chłopczyk i dziewczynka w jednym. Bardzo fajne, bardzo kontaktowe, nie uciekają, nie chowają się do muszli. No a wracając do właściwości śluzu ślimaka, to oczywiście jest regenerujący, ochronny, przeciwutleniający, złuszczający, przeciwzmarszczkowy, przeciwzapalny, nawilżający i zwiększający elastyczność skóry, ponieważ sprzyja syntezie kolagenu i elastyny. Bardzo fajne ślimaczki. Teraz będą pokazane w swoim nowym domu. I tutaj już dostały do jedzenia liść cykorii. Wyściółka jest z zbitego, takiego sproszkowanego włókna orzechów kokosowych, w związku z czym bardzo naturalne środowisko, duża wilgotność jest potrzebna, temperatura 26 stopni w zupełności wystarcza. Jedzenie, jak sprawdziłem, to jednego dnia liść cykorii z kilkoma kawałkami cukinii i wystarczająco. 10% wagi